Witajcie kochani, kolejny dzień, kolejny odcinek, kolejny wypad. Na wstępie zobaczycie jeszcze kilka ujęć. Dzisiaj się okazało, przegapiłem informację, zapomniałem może nawet o tym, że dzisiaj był też zlot w Mean Street Vintage Club, ale tak się złożyło, że trafiłem, podszedłem, nagrałem troszeczkę i z drona, i tak na dole ręcznie, że tak powiem, telefonem. Także to zobaczycie sobie na wstępie. Posłuchacie sobie pięknej muzyki, bo też nagrałem. I co? Jestem w lesie, w lesie, w lesie. Inny las niż zazwyczaj. Zobaczymy, co tu wyjdzie. Po drodze na wykopki okazało się, że jest dzisiaj zlot. Zapomniałem, bo przecież sprawdzałem. Spójrzcie, jakie sprzęciory stoją. Fordy, nie Fordy, przeruchy. Dzisiaj będą mieli gdzieś przejazd. Tego zielonego to może pamiętacie. Miał na sobie światełka kiedyś. Tamten też. Także dzisiaj jest pełno, tutaj pokażę wam ujęcia z góry, ile dzisiaj tego było. To zobaczycie, no naprawdę, ale zobaczcie, tutaj otwarta maska. To wam pokażę. Zobaczcie, jaka maszyna. Spójrzcie na to. Zobaczcie, no coś pięknego, nie? Renówki stare, Citroeny, Audice. Pełno, pełno dzisiaj tutaj Opel. Kolejny klasyk. No jest na czym oko zawiesić dzisiaj, tutaj trzeba powiedzieć. No nie spodziewałem się, powiem wam, że zupełnie zapomniałem o tym, że oni dzisiaj w ogóle tutaj będą. Dlatego w drodze do lasu zobaczyłem, znalazłem miejsce do zaparkowania i po prostu przyjechałem. A teraz lecę sobie dalej. E, kochani, przy pierwszym dołeczku, z którego wychodzi co? No. Zmiażdżona kulka muszkietowa. Całkiem spora, powiem wam, że ciężka. Chyba to była muszkietówka, ale no raczej tak. Ale mówię, ciężkie? Bardzo. Także zaczynamy od ołowiu. Lecimy dalej. Kochani, z tego dołka wychodzi coś takiego. Ale co to jest? Tu będę musiał się zdać na waszą pomoc. Może ktoś z was będzie miał pojęcie, co to mogło być, bo ja nie mam pojęcia. Naprawdę. Dość ciężkie. Bo jest dość ciężkie. Jakieś wzory na tym są. Ale co to mogło być? No nie wiem jak na razie. Lecimy dalej. Aj, kolejny dołeczek i tym razem wychodzi coś, co kiedyś znalazłem, tylko tamto miało na sobie jakieś napisy, to jakiś korek. Nie wiem, czy od wody, czy od oleju, czy coś od silnika mi się wydaje. Takie już podobne kiedyś miałem, tylko na tamty był napis, tak jak mówię, na tym nie ma nic, jest czysty.
kawał bosiądzu. No, ze 70-80 gram. Więc może nie taki kawał, no ale jest kolejny fancior. Lecimy dalej. A tymczasem z tego dołeczka wpada następny kawałek, chyba ołowiu. Chociaż kruszy się, może to po prostu stopione aluminium. Nie wiem. Bije wysoko, więc bardziej był miękkie. Ołów. Może to była kiedyś kulka, może nie, nie wiem. Ale jest kolejny fancior. Lecimy dalej. Naszukałem się, nakopałem się, a wychodzi denar myśliwego. No jak na razie to szalejemy dzisiaj, oj szalejemy w tym lesie. Ale cóż, zobaczymy jak będzie dalej. Kochani, zgadnijcie co wygrzebałem z tego dołka. Sygnał piękny, monetowy. Nie zawiódł. 10 centów. Dołek wykopałem, a on w tej kępie trawy był schowany. Nie wiem, jakoś pokazywało mi głęboko, a on był bardzo płytko. No ale pierwszy zarobek dzisiaj. Mamy 10 centów. Lecimy dalej. Przed zasypaniem dołeczka machnąłem wykrywką. Nadal bije. Zacząłem szukać i tu w tej kępie jeszcze Jurek. Także euro 10, mamy kombo. Ale dojechany. Dojechany, naprawdę aż kiepsko na nim datę nawet zobaczyć. Euro 10 z lasu. Całkiem nieźle. Dołek głęboki chyba na 40 cm. I udało się wygrzebać konika. Z tego co widzę, jest to konik. Nie jest to sreberko. Nie, na pewno nie. Chociaż nie. 1960. Ja to nie widzę. Ostatniej cyfry nie widać. Szkoda. Ale mamy konika. I już cieszy się gębula. Chociaż kurde on tak. Ja go tu zaraz trochę jeszcze bardziej spróbuję przeczyścić, zobaczyć, ale no raczej nie jest to srebro. Chociaż ciężkie, fajne. No i napisy ma takie jak na srebrnych. Ale nie, chyba nie. Nic, zobaczymy za chwilę. Mamy coś wykopane tutaj w tej grudce. Coś tutaj wyszło. Ole ogryzek, ojeju. Ole ogryziątko. No i tyle. Ale widać harfę. Dość grube to było, może to była hibernia kiedyś? Tak, to mogła być hibernia. Bo naprawdę grube. Ale pewien nie jestem, mógł być to PRL-ek. Ale co się z nim stało? Szok. Lecimy dalej. Dół na 30 cm. Wychodzi piękna, nietknięta. Doskonała w formie kulka muszkietowa. Kolejna dzisiaj. Ale tym razem żadnych wątpliwości, co to jest. No zobaczcie, jaka piękna. Z tego dołeczka, kochani, wychodzi coś bardzo ciekawego. Spójrzcie sami. Wygląda to jak jakiś kawałek biżuterii albo czegoś. No, nowe to nie jest. Nie wiem, z czego, z jakiego materiału to jest. Ale no mega fajne. Może jakaś spinka, może coś, ale nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś z was ma pojęcie, co to jest, dajcie proszę znać w komentarzu. Coś tu udało się wykopać, aczkolwiek jeszcze tego nie znalazłem. I nie mam pojęcia, co to będzie, ale mamy monetkę. O, a co to? Co to jest? Chyba Edward? Nie wiem, jeju, ale spójrzcie na to. Shilling. Czyżby half crown znowu? Ale nie. Coś tu. Ewidentnie pisze na tym shilling.
Czekajcie, ja ją... Gra... Nie, to nie jest Edward. Czekajcie, ja spróbuję troszkę szczoteczką przeczyścić. To jest Wiktoria. Albo Ela. Ale co to za moneta? Czekajcie, ja ją troszkę wyczyszczę, pomoczę i zobaczymy, czy będzie coś widać. No i dogrywamy. To jest chyba Elżbieta II. Dwa szylingi. No czegoś takiego powiem wam, że jeszcze nie widziałem takiej monety. Tu jest data, ale jest tak zajechana, że nie mogę jej odczytać. 1800? 1900? Nie mam pojęcia. Powiem wam, że ciekawostka. Nie no, fajna monetka, fajny strzał. Podoba mi się. Roman Rekas, tu do ciebie zagwózdka, żebyś mi to rozszyfrował. Teraz to po prostu system rozwalony. Sygnał jak dzwon. Do rondelek. No jak Boga kocham rondel. Aluminiowy rondel. No masakra. O, sygnał, że mało mi głowy nie rozerwało. No ale na taki kawał aluminium. Inaczej byś nie mogło. Mocowanie miał z boku do rączki. Smyk, smyk, smyk. Ktoś tu chyba miał kuchnię polową, bo zaraz obok rondelka siedział sobie konik. Ktoś za zupę dostał zapłatę. 1986 rocznik, moneta. Rok młodszy ode mnie. Pozdrawiamy serdecznie ten rocznik. I lecimy dalej, może coś jeszcze tutaj będzie. Ja nadal krążę wokół tego miejsca, gdzie znalazłem ten rondel i wpada kolejna moneta. No tym razem dwa pensy. Ale rocznik jest trochę zamazany. Nie wiem, czy go czytam. 1980 bodajże. Kolejny moniak. No i pięknie. Rondelek idzie ze mną. Przyniósł szczęście. Tam był rondel. Tam był koń. Tu był żuraw. A tu wyskakuje coś, czego dawno, oj dawno nie miałem. Jeleń. Nie pamiętam nominału tej monety. Ale jest. Jest pięknie. 1990. Lecimy dalej. Tutaj bardzo płytko. Kolejny kawałek ołowiu dzisiaj, ale taki o. Kwadraciak, mięciutki, można go zginać. Nie wiem od czego do czego, ale jest. Kolejna znajdka to chyba. Ale to chyba. Jednocentówka. No jest. W masakrycznym stanie, po prostu żal patrzeć, co się stało z tą monetą. Na pewno była to moneta i tak mi się wydaje, że to było 1 cent. No więc tak, kochani, lecimy z małym podsumowaniem. Rondel przyniósł mi szczęście, zabieramy. Kawał aluminium z lasu. Monety. Jest konik, jest jeleń. Ten szyling jest ciekawy, bo powiem wam, no nie widziałem takiego wcześniej. Dwa szylingi właściwie. Czekajcie, już wyostrzam. Dwa szylingi, nie widziałem takich. Drugi konik tutaj. Dwupensóweczka, euro 10. Ten korek. Kuleczka i kuleczki płaskie, bo płaskie, ale są. Denar myśliwego, no i te dwie rzeczy, które dziś ciekawią mnie najbardziej. Nie mam pojęcia, co to mogło być. To ewidentnie wygląda na jakiś kawałek biżuterii. Przepraszam za trochę brudne ręce, ale no nie wziąłem ze sobą rękawiczek. I to też jest ciekawe. No jakieś zdobienia na tym są. Nie mam pojęcia, od czego to mogło być. Nie wiem, czy jest to coś starego, czy nie, ale to zdecydowanie tak. Jeżeli ktoś z was będzie wiedział, co to, dajcie proszę znać w komentarzu i widzimy się przy następnym wypadzie.